11 czerwca 2013 roku w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się promocja książki Droga Wojownika. Opowieści o twórcy Gromu, generale Sławomirze Petelickim, autorstwa Andrzeja Wojtasa. Promocję rozpoczął dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, profesor dr habilitowany Zbigniew Wawer. Następnie głos zabrali m.in. pani Agnieszka Petelicka, generał Gromosław Czempiński oraz pułkownik Piotr Gąstał. Autor książki przybliżył zgromadzonym okoliczności powstania zbioru wspomnień po generale Sławomirze Petelickim, a fragmenty książki odczytał aktor Grzegorz Wąs. Wśród przybyłych gości znaleźli się byli żołnierze jednostki specjalnej GROM, wysocy rangą urzędnicy państwowi, którzy pomagali przy formowaniu jednostki oraz przedstawiciele mediów. Promocji towarzyszyły pokazy walki w wykonaniu grupy GROM Combat w systemie opracowanym przez świętej pamięci pułkownika Leszka Drewniaka oraz pokaz walki na miecze samurajskie. Historii polskich jednostek specjalnych otworzyć na Sadybie i mam nadzieję, że ona wejdzie do stałej ekspozycji do Nowego Muzeum Wojska Polskiego, które będzie, miejmy nadzieję, w 2018-2019 roku otwarte na Cywadeli Warszawskiej. Prowadzę na sekundę troszkę lżejszy ton i pokażę Sławka jako męża. Zacznę od anegdoty. Jadąc na dzisiejsze spotkanie, przypomniała mi się sytuacja, rozmowa nasza, jaka miała miejsce kilka lat temu. Otóż mając ogromne poczucie humoru i duży dystans do siebie, żartowaliśmy, przekomarzaliśmy się, kto jest większą wartością jako partnerzy w naszym związku. A ja miałam dosyć silne argumenty. Mój mąż uważał, że to ja złapałam Pana Boga za nogi, będąc z nim. No i żeby wygrać tą słowną potyczkę, Sławek powiedział: zobaczysz, to o mnie będą pisali książki. Sławku, miałeś rację. Szanowni, najlepiej przeczytać tą książkę, dlatego że moje odczucie jest takie, że tam kilkanaście wywiadów na jego temat oddaje z różnej pozycji relacje Sławka z otoczeniem służbowym, z otoczeniem małżeńskim i najbardziej oddaje jego charakter. Dziękuję Państwu. Wchodząc tutaj, zapytałem Andrzej, co ja właściwie powinienem powiedzieć, bo tak moja rola niewielka była przy pisaniu tej książki. On mówi: mów od serca, mów prawdę. Mów prawdę o Sławku. Ja nie chcę mówić o Sławku, bo o Sławku powiedzieliśmy wszyscy na stronach tej książki. Chciałbym tylko powtórzyć to, co w tej książce też ja napisałem, że dostaliśmy my, żołnierze GROM-u, ogromną szansę, aby uczestniczyć w niezwykłym projekcie, jakim było stworzenie tej jednostki. Dla nas to była przygoda życia. Żeby ktoś taką przygodę mógł nam zaoferować, to nie mogła być osoba tuzinkowa. To musiał być ktoś charyzmatyczny, z klasą, a jednocześnie niepokorny. Ja cieszę się ogromnie, że miałem okazję w tym uczestniczyć. Chcę też dodać, że ten projekt nie powstałby, GROM nie powstałby, gdyby nie wszyscy ci, którzy w tej jednostce służyli od początku, gdyby to oni swoimi umiejętnościami, siłami nie wspierali generała Petelickiego, a przede wszystkim gdyby nie całe grono osób spoza tej jednostki, którzy jej dzielnie kibicowali, którzy stwarzali szanse na obejście różnych niedobrych rozporządzeń czy praw, którzy nam ułatwiali zadanie. Dzień dobry Państwu. Po pierwsze chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektorowi Wawrowi, znakomitemu historykowi, za to, że zechciał nas przyjąć tutaj pod swym dachem. Powtórę, chcę podziękować wydawnictwu Znak, które podjęło ryzyko związane z edycją tej książki. Po trzecie, chcę podziękować dowódcy jednostki specjalnej GROM, panu Piotrowi Gąstałowi, za to, że był łaskaw udzielić tej inicjatywie poparcia i umieścić rekomendacje. Czy kiedy Wojsko Polskie, Armia, cały system bezpieczeństwa państwa ulegał sukcesywnemu zwinięciu, pan generał Petelicki w gronie swoich współpracowników, przełożonych, podwładnych, przyjaciół, skonstruował polską markę,
i produkt, który jest rozpoznawalny na całym świecie, ale to nie wszystko. Skonstruował efektywne, ewidentne narzędzie służące Polsce i bezpieczeństwu państwa. Bartłomiej Sienkiewicz. Zaproszenie było trochę enigmatyczne, nie tyle konkretne, by nie chciało mi się przyjść, ale na tyle ogólne, by nie do końca wiedział po co i z kim. To był czerwiec 1990 roku i od paru tygodni pełniłem funkcję człowieka do wszystkiego swojego szefa Krzysztofa Kozłowskiego. A mój szef był pierwszym niekomunistycznym ministrem w MSW, twierdzy i ostoi porządku, który właśnie mijał. W niewielkim pokoiku w siedzibie MSZ na Szucha powitał mnie mocno zbudowany mężczyzna w nienaganym garniturze, patrzący trochę dziwnie. Tajemnicę tego spojrzenia wyjawił mi później, gdy się lepiej poznaliśmy. Patrz między brwi. Wtedy rozmówca ma poczucie, że patrzysz mu w oczy, ale równocześnie jego podświadomość przesyła sygnał, że coś nie gra. Czuje się niepewnie. Masz przewagę na starcie. Najpierw był miażdżący uścisk dłoni, potem rozmowa o terroryzmie, Bejrucie, nadchodzących problemach z ochroną polskich placówek dyplomatycznych. Tym facetem był oszczędny w słowach, jakby je dopiero po starannym namyśle, pułkownik Petelicki. Potem, gdy wraz z pułkownikiem, a potem generałem wspólnie walczyliśmy o drobne i ważne rzeczy dla jednostki, wspierając go na miarę naszych możliwości, wiele razy podziwiałem u niego tę fenomenalną cechę, umiejętność pełnej koncentracji na zadaniu, na celu. Jego postępowanie można opisać następująco. Jeśli były przeszkody, usunąć lub zneutralizować. Jeśli byliście jacyś sprzymierzeńcy, wykorzystać ich możliwości do maksimum.